proszę Państwa. I właśnie takie było jeszcze wczoraj o tej porze, a właściwie nawet wcześniej. Witam bardzo serdecznie Jolę, Wiesię i Lecha. No bardzo się cieszę, że jesteście no, upalne, tropikalne. Po co mi te słuchawki? Ja jestem jakimś nienorem po prostu. Tropikalnie, ale ja to lubię. Przed chwilą zespół The Djangos. Powiem wam, że to dla mnie rewelacja wczorajszego dnia, no bo udało mi się dotrzeć do Ostródy. Ja trochę jestem taki trochę lekko podmęczony, no bo jednak w sumie podróż w ciągu doby w obie strony. Ale naprawdę jestem zadowolony, bo fajne koncerty. Trochę udało mi się sfilmować różnego rodzaju materiały. No i mam trochę do opowiadania wam, drodzy państwo. Czyli tak, no moje odkrycie to tenże zespół, który zaczął sobotni dzień festiwalowy, no grając, brutalnie mówiąc, dla no, garstki ludzi. Z różnych powodów, bo koncert zaczął się chyba około, nie wiem, 15, nie, około 16 jakoś tak. No i powiem wam, w Ostródzie na jakby płycie stadionu, no to było 100 stopni. Ja tam wyszedłem, dobrze, że tak się ubrałem stosunkowo na biało. Koledzy mnie wypatrzyli, mówią, o, lodziarz przyszedł po prostu. Żałuję, że nie miałem właśnie koszulki z napisem lody. No ale ten biały strój przynajmniej jakoś tam delikatnie ocenił, plus sekcja omeleuszy. No i w takich realiach właśnie zespół The Djangos musiał występować. Waliło im słońce prosto w oczy, powiem wam. No kurczę, naprawdę nie lada wyzwanie. Natomiast kompletnie muzyką nie przeszkadzało to, że no tak jak mówię, no była garstka ludzi odbierała tak bezpośrednio przed sceną. Zagrali znakomity koncert, ja poznałem, no w ogóle najpierw patrzę, mówię, ja pierdzielę, takie typy trochę jak my po prostu, ale grają rasowo. Wokalistka Natka Polka, no mam nadzieję, że wkrótce ją poznamy i zresztą i zespół poznamy, mam nadzieję, nawet już w najbliższy czwartek. O, witam Jurka, Wiesia, no jestem spieczony, a nie przypieczony. Ja po prostu jestem spieczony pieczem i oblicze, bo oczywiście zapomniałem zabrać kremu 50, bo miałem taki zabrać i go zapomniałem, więc piekło mnie cały wczorajszy dzień. Dzisiaj mnie piekło i piecze mnie po prostu okropnie, czuję się naprawdę okropnie. Stąd ta opaska pomarańczowa, żeby zniwelować tutaj te elementy pomarańczowe, żeby jak ktoś zobaczy z zewnątrz i nie wie, o co chodzi, myślę, o, ale stylizacja, o kurczę. Kurde w ogóle. Także słuchajcie, zespół The Djangos, naprawdę zaskoczenie. Grali i cieli rasowo, naprawdę, bo ja miałem okazję zestawić sobie te koncerty jakby z jamajskimi artystami, więc to było naprawdę takie bardzo, bardzo dobre jakościowo i tak jak mówię, Natka Polka, no dla mnie objawienie, dziewczynina, która ma charyzmę, ma głos, robi cholerne show na scenie, no można się naprawdę oszołomić po prostu, więc myślę, że się o tym przekonacie. Później był zespół Immanuel jako drugi, to mi się bardzo akurat podobało, bo to koledzy, nie będę ukrywał, w moim przypadku gdzieś tam ogromna inspiracja, jeśli chodzi o muzykę, dlatego że pamiętam, kiedy pierwszy raz zobaczyłem Immanuel na Ruprege, 86 rok to był, no to kiedy już wiadomo było, że jest Izrael, kultura, reggae i tak dalej, ale to co oni wyczyniali na scenie, to mówię, no, to jest coś, co jest chyba mi po drodze bardzo, więc cały czas ta sama energia, Jackson, Juju i Samochód, czyli muzycy jakby oldschoolowi versus młodzi muzycy, czyli Benek, czyli syn Jacksona na perkusji. No i bardzo fajna historia, powiem wam, objawił się Szaweł Płóciennik, znakomity malarz, ale też autor Apacza z Wolnej Woli, no i mam taką sensacyjną informację, że on przywraca jego pierwotny skład, czyli Żelazną Bramę, proszę państwa, z Alfredem Laskowskim, znakomitym basistą, również światowej sławy rzeźbiarzem dzisiaj. No kumpelskie granie, które powstało właśnie w osiedlu za Żelazną Bramą w Warszawie, więc na pewno będzie ciekawie. No miło było spotkać, Szaweł wystąpił gościnnie z Immanuelem, śpiewając piosenkę Jestem Żołnierzem w sercu swoim, absolutnie z pierwszego repertuaru Immanuela. Tak więc były emocje, no już na Immanuelu było powiedzmy garstka ludzi razy dwa.
proszę Państwa, ale już było klimatycznie. Przyszedł pan Magura, którego serdecznie pozdrawiam, Janusz Chmurski, którego pozdrawiam, i Jackson. No i teraz mamy pierwszy taki szybciutki message, proszę Państwa, dla Was taki, bo będę wrzucał sukcesywnie różne takie głupoty. No ale zanim głupoty, to proszę bardzo, głupoty. I brakuje tylko Kate Bush. Jest, ale jest Immanuel. Zaraz. Zrobimy na stronę od razu 10 sekund. Za Petera musimy mieć. Dokładnie tak. O, dokładnie tak, sami słyszeliście. To zupełnie tak jak z tym Antkiem Nykowskim, że trochę przed czasem to ja zgarnąłem oczywiście artystów, a tu nagle oni mieli być na ściance, ale oczywiście Koncao porwało. No i koledzy artyści jakimś cudem tak no gadaliśmy sobie, tak więc naprawdę fajnie było, bo przyznam się, mimo iż no mogłem sobie jakby wejść troszkę nielegalnie, po prostu zostałem przeniknięty do strefy zespołowej, gdzie oczywiście toczyło się najlepsze życie. No i ja tam się podłączałem skutecznie, gdzie toczyłem to życie również korzystając z okazji, wymuszając na przykład kolegów na różnego rodzaju napoje, ale przede wszystkim spotykając osobiście Brinsleya Forda. A propos Brinsleya Forda, zespół Rebel Idrens Tomasza Siwego Wójcika. Mieliśmy audycję, słuchajcie, mamy dwie płyty do rozdania, więc niebawem będzie taki program, że będę w końcu mógł rozdawać to, co się nazbierało, bo naprawdę trochę się nazbierało. Rebel Idrens, znakomita orkiestra, ich debiut wczorajszy. Powiem Wam, że zagrali naprawdę światowo. I było naprawdę fajnie. Lechu pisze o tym festiwalu, że otoczka. No to prawda, no nie chcę przyznać. Wydaje mi się, że i frekwencyjnie, i jakby miejscowo festiwal w Ostródzie jest po prostu za duży, moim zdaniem, bo jest po prostu porozciągany. Nie ma tego poczucia, brutalnie mówiąc, wspólnoty. Oczywiście są koncerty pod sceną, jest dużo, dużo ludzi, ale jakoś to jest wszystko, no nie wiem, trudno tego ducha tam znaleźć. Z całym ogromnym szacunkiem. Natomiast no, Rebel Idrens zagrali znakomicie. Na koniec wyszedł Brinsley Ford w czerwonym garniturze, w trampkach Conversa czerwonych albo Big Stara. No i powiem Wam, że znakomicie zaczarował publiczność. Grając na sam koniec bardzo miłą niespodziankę, bo oczywiście był klucz tam z płyty, ale był na koniec taki ukłon, a mianowicie Donter Erant Asładu w ogóle. No jeden z moich ulubionych utworów, przebój popowy w gruncie rzeczy, oczywiście w stylistyce reggae. Asłot dla mnie to jest jeden z moich ukochanych zespołów. Dodam, że to jest brytyjskie reggae, takie charakterystyczne, które naprawdę od razu można poznać, czy coś jest z Wysp, czy jest z Jamajki, czy z Polski, brutalnie mówiąc. Tak więc zagrali ten Donter Erant. W tym momencie mi się telefon wyładował. No po prostu nienawiść, nienawiść, nienawiść. Słuchajcie, jak ktoś ma jakiś telefon, co nagrywa i ma go na luzie i nie używa, to wysyłajcie do Radio Koncao, bo frustracja mnie ogarnia. Niestety dobrze, że miałem powerbanka i się tam posiłkowałem, ale to już wszystko było po prostu porażka. 7% i szybko wyciśniemy ile się da z nagrania, no ale nie do końca się udało. Tak więc Rebel Idrens naprawdę spoko, a później po prostu takie dziwne to dla mnie było, bo był zespół WW, co tu dużo mówić, są to znakomici muzycy, natomiast nie wiem, czy tam coś się nie zgadzało, nie dogadało się, czy nieporozumienie, czy może taka konwencja. W każdym razie zespół WW próbował grać reggae, proszę Państwa, no i było to naprawdę przykre doświadczenie, bo kiedy wiemy, kto jest na scenie i w jaki sposób jakby to reggae gra, no wygląda to na to, że panowie uwierzyli, że są w stanie zagrać brutalnie mówiąc wszystko, ale tak się nie da. To reggae brzmiało po prostu najgorzej na świecie. No, pan Wagleski, który tą gitarę rytmiczną próbował tam grać, no grał po prostu jak większość ludzi, którzy w ogóle no, nie wiedzą, o co w reggae chodzi, czyli to takie takie w ogóle no nędzne. Perkusista, tam widać, że nasłuchali się trochę dubów. Niestety pan Pośpieszalski cały czas leciał na systemie łobija, łobija, no ja pierdzielę, 40 lat minęło, panowie, już odchodzi się od łobija i ubija, no można się nauczyć po jamajsku, nie wiem, ze trzy zdania po prostu i będzie naprawdę git. Tak więc była to żenada dla mnie w czystej postaci, naprawdę żenujące i obciachowe.
poza momentami, kiedy jakby nie grali reggae. No to wtedy było to WW i jeśli ktoś lubi, no to to było normalne. Ja po prostu mnie to zniszczyło w sensie estetycznie i poszedłem do namiotu Dancehall Masakry, gdzie niejaki Pablo 27 świętował 25. rocznicę swoich skandalicznych imprez w stylu jamajskim w Polsce, a że jest to typ światowy, który pół życia spędził między innymi na Jamajce, więc impreza była taka, że 90% to były dziewczyny, które dancehallowały tanecznie, reszta to chłopacy, nie wiedzieli, o co tu się rozchodzi. Ja się dobrze poczułem, bo Pablo mnie wyhaczył w tłumie, po prostu naprawdę tłumie, i dostałem liwikację, o końca tu tego, a wszyscy na mnie, a tam mnie w dresiku, elo ziom, nie? A później jeszcze kolega Jamal, więc poczułem się jak VIP, jeszcze Cezary Ciszewski doszedł, więc w ogóle gang dziadów po prostu się zebrał stylowo i reprezentowaliśmy, kaszkiety były w modzie. Tak więc tak to wyglądało, a na sam koniec był Kabaka Pyramid, albo coś takiego, nie wiem, czy tak się go mówi. To był typ z Jamajki, z zespołem, basista, niech sobie się nie uprzejmy, wyglądał tak, jakby dostał no, w oblicze bardzo mocno dzień wcześniej, podczas jakiejś nie wiem czego. Naprawdę, no tak wyglądał. Moim zdaniem był spuchnięty i taki no, mocny strzał gdzieś tutaj w te okolice. Po prostu, ale grali kurczę fajnie, no słabo nagłośnione to było przez pół koncertu, ale w pewnym momencie jak zaczęli grać covery typu Chaka Dimus and Players i mój kolega właśnie Jamal, który również pół życia na Jamajce spędził, i zaczęliśmy drzeć oblicza, no bo przeboje po prostu z moich pierwszych w ogóle bibek DJ-skich, i powiem wam, naprawdę darłem się, wczoraj skakałem i tak jak o 15 tam się stawiłem na murawie, to do drugiej w nocy wibrowałem. No, muszę też podziękować komisyjnie naszemu Andrzejkowi. No nie dało rady, bo Andrzejek, czyli Tata Flower, no nawet miał pomysł brawurowy, że on mówi, ty no jak jedziesz moją taksówką, to ja robię z tobą wywiad. No ale zapomnieliśmy z tego wszystkiego, no bo niestety tak to bywa. Ja przyleciałem, akurat wstrzeliłem się cudownie w porę kotlecików mielonych i ogóreczków małosolnych, tak więc Andrzejku, no najadłem się jeszcze dzisiaj rano, wyjadłem ostatniego kotleta Andrzej, rodzinie Flowerów z lodówki, proszę państwa, no ale mnie nie znienawidzili z tego, co wiem, tak więc naprawdę cholerne dzięki, bo zostałem ugoszczony jak lord, powiem wam, zadbano o mnie po prostu, jakbym był lordem szwedzkim, i czułem się naprawdę fajnie, spotykając no parunastu może znajomych, parę osób mówiło do mnie cześć, ja niestety nie kumałem, ale słuchajcie, mam dla was fajną niespodziankę, bo oczywiście skoro Ostruda, skoro Tata Flower, no to kurczę, kurde, proszę państwa, Flower! Słuchajcie, miałem okazję i przyjemność być w studiu u partnera Flower, czyli Patryka, z którym razem robią znakomity materiał, słuchajcie, nawet myślę, że również w najbliższy czwartek zobaczymy sobie teledysk, proszę państwa, legurarny. Tak więc uwaga, uwaga, przenosimy się w czasie, ale dosłownie o kilka, no 20 godzin, o, proszę państwa. Słuchacze Radio Koncao. Ze Słonecznej Ostrudy, z Walerii Mazur. I widzimy się na festiwalu właśnie Radio Koncao. I co? Widzieli, jakie grzeczne? Grzeczna młodzież, proszę bardzo, stała elegancko, ale tak, myślę, że tym ciekawiej będzie, dlatego że kolega Patryk okazał się no po prostu muzykiem pełną gębą, więc naprawdę będzie się działo. Tak więc, no takie, tak to jest, słuchajcie, no udało mi się trochę koncertów zarejestrować, teraz tylko kwestia zgrania, zanim utopię telefon albo rzucę nim o ścianę jako frustrat monachijski. Natomiast, no cóż mogę powiedzieć, no tak jak mówię, no wolę chyba bardziej kameralne festiwale, gdzie ludzie są troszeczkę bliżej siebie, gdzie nie ma tych barier. Rozumiem, że są różnego rodzaju wymagania, wymogi, względy bezpieczeństwa, no ale każdy ma swoje predyspozycje. Mówię, no będę miał się okazję wykazać już 19 sierpnia na Koncao festiwalu i wtedy sami uczestnicy i muzycy zweryfikują, czy było tak fajnie, jak miało być, czy po prostu będą zastrzeżenia, że może za blisko, za wspólnie, za razem. No zobaczymy. W tym tygodniu, słuchajcie, rusza cała machina promocyjna Koncao Fest.
jest. Więc sukcesywnie będziemy się codziennie dowiadywać różnych fajnych rzeczy i myślę, że już jutro włączamy guzik i naprawdę będę również Was prosił o szerowanie, udostępnianie, robienie hałasu, hype, dzwonienie do sąsiadków i sąsiadek, no bo sąsiadka to sąsiadek powinno być, do sąsiadeków i sami wiecie, o co się rozchodzi. Tak więc jutro oczywiście piwnicznik artystyczny o 21 we wtorek muzyczne al dente i lecimy cały tydzień już absolutnie normalnie, bez żadnych interferencji. Najbliższe planowe interferencje są za 2 tygodnie, no ale zobaczymy, no bo sami wiecie, dynamizm ma to do siebie, że wszystko jest po prostu możliwe. Natomiast powiem Wam, że jeszcze fajnie, tak się wczoraj odłączyłem trochę od towarzycha i sobie poszedłem nad to jezioro Ostródzkie. Stanąłem sobie tak gdzieś a propos pana samochodzika, no bo wiadomo, większość panów samochodzików działo się na Mazurach. I te opisy w ogóle tych kurortów, miejscowości. Ja sobie tak stałem właśnie tak z boku, gdzieś na jakimś takim przejściu drewnianym. Klimat, fajnie to drewno, plus woda fajnie pachnie, wiemy, o co się rozcho. No i tak sobie kupiłem piwko i sobie tak stałem, patrzyłem, piłem sobie to piwko, taki trochę podmęczony, ale taki zadowolony. No i fajnie ten zgiełk, w ogóle to morze ludzi, w ogóle taka rzeka ludzi. Każdy tu gada, tu jajcują, tu młodzież świruje, on ją kocha, tu inni idą, daj mi spokój, tu dzieci. Naprawdę fajny klimat. A propos dzieci, to śmieszne jest to, że widziałem parę dzieciów, normalnie jak wcześniej Bobowie Marleyowie, wyglądający jak z teledysku Rainbow Country Funkster Deluxe, nie wiem czy kojarzycie, polecam bardzo serdecznie. Naprawdę dzieciarnia w regularnych dredach i to nie były takie dredy, powiem Wam, robione na szydełku. Widać, że to rodzice wiedzą, na czym to polega, o co z tym chodzi i tyle, więc fajny widok, tym bardziej, że tej dzieciarni naprawdę było dużo, od takich małych dzieci do takich dzieci nastoletnich, sobie wibrowały, tańczyły. To mi się na przykład bardzo akurat podoba. Podobało mi się to też, że było bezpiecznie w Ostródzie, co tu dużo mówić, absolutnie tutaj bez zarzutu. Momentami może trochę nadgorliwa ochrona, może wynikająca z tego, że większość tych ochroniarzy to byli no, pół dzieci, powiedzmy z pogranicza 19 lat, więc no wiadomo, tutaj jednak ja wolę trochę dojrzalszych ludzi, bo nie zawsze trzeba rewidować na przykład kogoś, kto ma etykietek. No wiadomo, że ja rozumiem, ale że pokazuje sam plecak, no od razu widać, że nie ma flakona, no ale tam dalej mi czeszą, tam ci małolaci, ja mówię, chłopaki, to nie jest chyba rewizja przecież na komendzie. Dobra, już tam się nie chciałem pultać, jak to się mówi, bo nie o to się rozchodziło. Nowością było na tym festiwalu pojawienie się koła gospodyń wiejskich. Ja mam w ogóle wrażenie, że teraz koła gospodyń wiejskich to w ogóle absolutnie są na topie i chyba czas o tym audycję zrobić, bo naprawdę u mnie na rejonie panie, zresztą pozdrawiam bardzo serdecznie, koło gospodyń wiejskich Gongolinki z Żabiej Woli oraz Żelechowa. I to nie to, że się tam tego, bo zawsze mieli coś tam podrzucą, ale naprawdę bardzo fajne to jest inicjatywa. Jedna z pań wczoraj tak przyszła w tym swoim stroju oldschoolowym i ja do niej tak podbijam, mówię, proszę pań, pani pięknie wygląda w tym stroju, nie? Bo naprawdę fajnie w tym folkowym takim stroju. Ja mówię, naprawdę, proszę mi wierzyć, myślę, że na Jamajce, gdyby pani wyszła na ulicę, oczywiście nigdy tam nie byłem, ale tak sobie czuję, myślę, że na luzie by to było łyknięte i powiedziałem też, że idealnie to konweniuje i pani była fajna, bo przyszła ciekawa, patrzyła na tych dreadmenów, na tych Jamajczyków, no bo naprawdę szczególnie ostatni zespół, ten Kabaka, no, chłopaczyna, wyglądał dobrze, warkoczyki, no tak światowo wyglądali, no i heavy metal grali momentami, co mi się jeszcze bardziej podobało, bo było brawurowo. Także, no cóż, raz jeszcze dziękuję rodzinie Flowerów za cudowne przyjęcie, no mam nadzieję, że będę mógł się zrewanżować i polecam, jeżeli macie okazję, słuchajcie, no wiadomo, ja tu nie musiałem jakby kasłać, że tak powiem, z powodu tego, że dostałem akredytację dziennikarską, no ale oczywiście z której się zamierzam wywiązać poprzez prezentowanie materiałów, które udało mi się, drodzy Państwo, nagrać. A jutro, no cóż, poniedziałek, pesymizm, niestety. Przede mną 5 dni życia w bibliotece, nietypowo, bo tak właśnie będzie teraz to wyglądało. No ale
Nikt nie mówił, że będzie lekko. Robimy swoje, widzimy się. Bardzo wam dziękuję za to, że byliście. I cóż, korzystajmy z 27 stopni Celsjusza o tej porze. To jest fenomen, proszę państwa. 27 stopni. Przecież mamy godzinę w pół do dziewiąta. Po prostu od tego właśnie niestety dziewiątowa. Nie dziewiąta, nie wiem. Ale tak czy inaczej, bardzo to fajne. Natomiast w tej ostrudzie o tyle było fajne i dziwne. Znaczy ja miałem na szczęście bluzę, bo jak się zrobiło czarno, to zrobiło się tak cholernie zimno. Temperatura, nie wiem, spadła chyba do 10 stopni. Ja miałem bluzę, ale tam chodziły dziewczyniny takie dancehallowe w miniach. W ogóle no takie wytego, bardziej rozebrane niż ubrane. No i później dramat, wszystkie się tam grzały przy reflektorach. I tak mi żal było, bo tak tego, ale mówię, no sorry, no nie będę dżentelmenem, sam nie będę jednak Mars po prostu. I pojechałem, zadzwoniłem, Tata Flower po prostu wzorcowo przyjechał po mnie reprezentacyjną furą Rolls-Royce'em, proszę państwa, i wsiadłem. A żeby było śmiesznie, jeszcze dzień wcześniej mama Flower, jadąc samochodem, wioząc gości festiwalowych, akurat tak się zdarzyło, że zadzwoniłem do niej, odebrała telefon i ludzie wiezieni usłyszeli moje nazwisko i powiedzieli, ojeju, Tomek Kąca, to znowu on? No i okazało się, że to był Earl Jacob, którego również spotkałem i mówi, stary Tomek, nie uwierzysz, to jedziemy wczoraj taksówką, a tu telefon babka i ta mówi, no cześć Tomek, coś tam tego, że Tomek Kąca, bo na głośno mówiącym byłem. I oni mówią, a ja mówię, no widzicie, moi drodzy. Ja za chwilę z szafy wyskoczę, z lodówki, z zamrażalki, z telefonu komórkowego, z kubeczka oraz z lodóweczki, proszę państwa, zmrożone Kącao do temperatury 3 stopni. Na tę pogodę jest najlepsze, proszę państwa. Więc tak jak mówię, ja się cieszę, że jest ciepło. Dramat, bo słuchajcie, rośliny poschły. Aż dzisiaj mi się żal zrobiło, to normalnie nawet chwasty podlewałem przed chwilą. Mięta w ogóle taka, ujej. Jezus Maria, ale już zadziałało, na szczęście chociażby tylko dwie konewki wody i powiem wam, już ta mięta taka przed chwilą, tak przed audycją już była ożywiona, więc masakra jest naprawdę masakra. Susza jak w mordę strzelił. No i cóż, patrzyłem w prognozy, to w środę może namiastka deszczu będzie tutaj na rejonie, ale marne szanse. Słuchajcie, ja się żegnam. Po to, by z wami się powitać jutro. Bardzo dziękuję za to, że poświęciliście swój czas, żebyśmy go razem sobie spędzili. Tutaj na tych relacjach z pierwszej ręki, proszę państwa. Relacje są z pierwszej ręki, z Ostrudy, bo ten festiwal tak naprawdę jeszcze trwa. Dzisiaj na zakończenie gra zespół Wawa Muffin, który no, się pojawi, a miał się niby nie pojawiać, więc się pojawi i wszystko jest ok. Także kłaniam się państwu nisko. Puszczam Ganże Ninja, bo jednak przez całe wakacje ten utwór chyba na koniec będę puszczał ja. I do usłyszenia, i trzymajcie się, i poproszę was o lajka, i sami wiecie. Tak więc od jutra szukajmy, tropmy Kącao Festiwal. Informacji pewnie pod wieczór zacznie to spływać. Dobranoc się z państwem. Dobre wibracje, szpiejące ci wakacje. Przekazujemy wam naszą fascynację światem. No więc zatem, czy pamiętasz, jak gorąco było zeszłym latem? Gdy nad jeziorem piłeś zimny browar z batem, z gorącą kobietą w lesie czy nad rzeką, nad morzem pod kupi opieką, szaloną zabawą, upaleni przez cały czas trawą. Czy pamiętasz ten klimat imprezy do rana? Pamiętasz, jak się czułeś, jak bawiłeś? O na 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 na, o na 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 na. Everyone, and vibration for Ryan. I said goodbyes for everyone, and vibration for Ryan. Właśnie tak, to było Radio Kącao, które do was nadawało z Ostrudy i mówiło tam, co się działo wczoraj, co się działo. Big up.